Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony kina, przed nami kolejny odcinek z Need for Speed'a. Myślę, że zaczniemy od sprintu, ale tak na przyszłość zmienimy sobie na draftera. Tak, dzisiejszy odcinek, 5:30 nad ranem, Kinusia siada do Need for Speed'a. Powiem szczerze, że mogłam się rozgrzać, mogłam sobie pojeździć wcześniej. Co nam pokazał ostatni odcinek, że... Chociaż, tak naprawdę powiem wam szczerze, że właśnie po ostatnim odcinku bardzo zauważyłam, że jeżdżę 1 500 000 razy lepiej, kiedy nie gadam. To powinna być seria zdecydowanie niekomentowana na żywo. Aczkolwiek nie ukrywam, że ja serii niekomentowanych na żywo nie potrafię, po prostu nie potrafię nagrywać. Myślę, że... Tak naprawdę, kurde, nie wiem dlaczego, po prostu... Jakoś tak... Nie. Ja muszę na żywo. Tylko tak jak mówię, no mieliście okazję zauważyć, że... Znaczy, podczas nagrywania nie byłam w stanie przejść jednego wyścigu. Natomiast tylko nagrywanie wyłączyłam... Od razu, znaczy nie wyłączałam nagrywanie swojego dźwięku, wyłączałam swoje gadanie. Odpaliłam sobie muzyczkę w tle. Swoją własną, znaczy jedną z moich ulubionych. I właśnie od razu przeszłam wyścig. Powiem szczerze, że tu już wyścigi będą, no trudniejsze, jakby nie patrzeć. I dłużej trzeba będzie więcej napracować. Zresztą myślę, że co widać, 90% wyścigu, a... Kurwa! Ale nie, dobra, jest okej. Jest 80%, jestem na prowadzeniu. Trzeba jeszcze trochę dokoksać, bo... Aha! Dobra. Dało radę. Powiem szczerze, że to jest skrót, którym ja nigdy nie jeżdżę, z racji tego, że na tym skrócie można się... On jest... Nie jest jakimś wielkim skrótem, natomiast może się tam wpierdzielić w różne dziwne rzeczy i często się na tym traci. Wiecie co, ja zobaczę, czy ja mogę już kupić swoje ukochane auto. No tak, ale trzeba poznać Kido, czy tam Bushido, czy jak mu tam. Ten jest fajny. Tego lubię. 1 500 000 razy przystojniejszy od Pudelka, aczkolwiek jeszcze nie mój typ faceta. No ale poznajemy ekipę. Moje ładne zielone znaczki podobają mi się. O, Bushido. On jest Kenio? Keni. Nie wiem dlaczego mi się Skido kojarzy. Nie wiem czy to nie jest jakaś postać z jakiegoś anime czy czegoś. Czy jakiejś gry. Każecie kogoś, że był Kido? Coś wam to mówi może? Próba prędkości, o Jesus. Dusze niestety zacznie, niestety będą nas tutaj atakować i te wyścigi oczywiście no nie są, no do najłatwiejszych nie należą, nie? Tyle wam mogę powiedzieć, z racji tego, że no to już są mocniejsi przeciwnicy, no ale trudno, żeby gra stawała się coraz łatwiejsza, prawda? Myślę, że to nie jest jakieś super odkrycie. Widzę, że mamy ostry zakręt. Niepotrzebnie się z nitro wyprułam. Kurwa. Jak mnie skubany wyrysał. Ojej. Gdzie jest ten mój drafter? Chodź tu. No cóż ma to! Nie będę kurwa zwalniać, żeby za tobą jechać, nie? Z dupy pomocnik po prostu. Kurwa! Dobra. 192, myślę, że już całkiem nie najgorzej.
Fuck! No i żółty samochód, widzicie? Jest coś z tymi żółtymi samochodami, naprawdę. Boże, właśnie się... Kurwa. Właśnie się zastanawiam, czy nagrywanie dźwięku włączam, ale myślę, że tak. Znaczy swojego. Jeżeli to słyszycie, to znaczy, że wszystko jest okej. A jeżeli nie, to znaczy, że kino ma w kurwa. Także nic nowego, no. Nie oszukujmy się. Ja naprawdę jestem osobą bardzo nerwową, ale myślę, że to już zdążyliście zauważyć. Póki co pierwsza. Okej, gość jest pode mną. Bardzo dobrze. Wow! Więcej szczęścia niż rozumu. No i zaraz do mety. Jej! Kino pierwsza, kino mistrz. Próba prędkości. Spróbujemy próbę prędkości, aczkolwiek no tutaj może być problem. Zależy, czy nasz drafter się ją spisze. Mam nadzieję, że nie słyszycie pisku chodzącego laptopa w tle. Ale właśnie renderuje świat według kiny na nim, więc... Wiecie. ...171, bardzo ładny. Może by tak nie zgarniało wszystkiego po... ...po drodze, kurwa! Tu niewiele brakowało. 123, kurde, trochę mało, no. Jezus, jak ja jeżdżę. Ostatnia lama po prostu. Co jest? O Jezus. Panie drafter, chodź pan tu. No. Dawaj, dawaj. No może ciężko się za nim jeździ, no. Jak widać, trochę się przydał. No, gdzieś to jest. Dobra, teraz muszę sama swoje umiejętności. Niech on mi się tam ładuje. If you know what I mean. O Jezus. Dlaczego ja zawsze wszystko muszę zgarnąć? Jak mi odskoczyli, no w pizdziec. Brilliant. Dobra, już jesteśmy wyścig w dupę, trzeba będzie zrobić tor. O jebana. Ale chociaż w nich przypieprzyłam. No wiecie co, zrobimy sobie powtóreczkę, chociaż jedną. Może tym razem się uda. ...164... Jakim cudem Colin tu 180 wyciąga, to ja nie wiem. Na swoim prywatnym save'ie już tego bossa również skończyłam. Dlatego już, powiem szczerze, średnio kojarzę trasy. Okej. Fuck!
No, Colin. Weź mnie wyprzeć, przydaj się na coś. Tylko we mnie nie pierdyknij, no. Dobra. Nie jest źle. Pamiętajcie, że jak ja dojadę pierwsza albo druga, to nawet jeżeli ktoś mnie wyprzedzi o parę punktów, to tutaj jest tak, że on te punkty traci, zanim on dojedzie do mety. Także to jest całkiem nie najgorsze. Jeszcze jeden ten. Tak troszkę boczkiem nam tu poszło, kurde. No ale dobra, Colin prowadzi, jak to miło z jego strony. No to będę, on chyba powinien być troszkę za mną, żeby tak, wiecie, było miło w końcu, jest moim pomocnikiem. No ale ha z nim. Dobra, jest. Członek zespołu. I kolejne terytorium nasze. Także nie ma to tamto. Filmik. Filmik. Czego chcesz, buraku? The others are starting to believe too. Don't give up now. You're close. Cieszę się, że mi dopingujesz. No, zmienia to po prostu wszystko w moim mniemaniu. No to. Czy to było Boże, nawet nie spojrzałem. Akurat spojrzałem na rendering, który właśnie się ładnie kończy. A nie, zwykły sprint. Wow, ale gra mi przylagowała ładnie. Ohohoho. Tak, w tle mogliście usłyszeć początek intra do świata według kina. Fuck. Jezu. Chcę, powiem wam szczerze, chcę zebrać chyba 50 tysięcy, bo ja najukochańsza fura kosztuje. Plus by się przydało mieć później na ulepszenie jej, no ale to będziemy zbierać, powiedzmy, z czasem. Też nie wiem, czy 50 tysięcy to czasem samo ulepszenie jej nie kosztuje. Ech, ale cóż, życia. Misje pysia. Życie. Dobra. Dobra. I teraz skrócikiem. Jeszcze mi się herbatka kończy, no nie. Miałam sobie zrobić przed nagraniem Need for Speed'a, zapomniałam, jak zwykle. Wiecie, ze mną tak zawsze jest, naprawdę. True story, bijacz. No, jeszcze jakaś policja, kurwa, no. Na pewno jeszcze mi tylko tych pał brakowało. Jakoś fanką pał nie jestem i w życiu prywatnym, i w grach, i w you know what I mean. Kto zrozumiał ten szacun? A kto myślał, że ja dalej mówię o policji, ten jest lamą. Chociaż to też nie jest najgorsze. Też jestem lama, no ale nie aż taka. No i na pełnej piździe wjechaliśmy. Wy sobie obejrzycie animację, ja w tym czasie odpalę Freemake konwertera na laptopie. Nagroda 57. Widzicie, człowiek się tyle najeździ. Dobra, cyk, przejdź do autokomisu. Nie wiem w sumie, czy w tym autokomisie w ogóle jest ta fura. Nie wiem, czy w każdym jest, są te same. To jest... To jest to. 72 tysiące. Co jest w ogóle to? Ta. Dobra, zbieramy 75 tysięcy. Damy sobie radę, nie?
Bo. Kolejny wyścig. Punkty kontrolne i sprint. Zróbmy sobie punkty kontrolne. Boże, znowu nie kontroluję czasu, no ale co tam. Czy to jest istotne? Myślę, że może zrobimy sobie i punkty kontrolne, i sprint, jeżeli punkty kontrolne pójdą nam dobrze. I na tym zakończymy odcinek na podbiciu dwóch terenów. Przez to znowu może być odcinek trochę dłuższy, ale mam nadzieję, że dacie sobie radę. Wow. Fuck. Wyprowadziłam. Ha, taki jestem pro kierowca. W ogóle ucieszyły mnie komentarze pod ostatnim filmem, że w końcu zaczęłam lamić. Jak to miło z waszej strony. A już tym, którzy mnie nazywają mistrzynią driftu po przedostatnim, albo w sumie po ostatnim odcinku, to już w ogóle bardzo serdecznie dziękuję. Fakt, jestem mistrzynią driftu. Pro drifter po prostu, pro. No dobra, ciśniemy. Znowu ci popieprzeni kierowcy wyszli z domu, wsiedli do aut. Aczkolwiek trochę ich mniej. No ale kurde, my jeździmy po nocach, no. Powiem wam szczerze, tyle kierowców nie ma w nocy z racji tego, że ja sama często w nocy jeżdżę. I ja wiem, że aż tyle osób nie jeździ. Gra po prostu oszukana, no. No fakt faktem, ja mieszkam w Częstochowie, a to jest jakieś większe miasto, no ale... I tak. Czy Częstochowa nie jest jakaś super mega mała? Fuck! Skrótem! Kina jedzie, kurwa, skrótem! Fuck! Zawsze mam tu problem, no zawsze, po prostu zawsze. Ale dobra, trzy już pyknięte. Zobaczymy, jak to tam dalej wygląda. No, come on, come on, come on, come on, come on. No, ciśnij, ciśnij, ciśnij. Tu nam się przyfarciło z lekrza. A czy to było zamierzone, nie? To było wyliczone co do sekundy. Mam nadzieję, że w to wyszliście. Dobra. I przejmujemy. Jeszcze sobie robimy sprint. Tak na uwieńczenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że uda mi się go kurwa wygrać. O, come on, filmik. Ten dał się przesunąć. Kurwa, kanion. O, fuck. Kina nie lubić kanion. Oj, nie lubić. Oj, bardzo nie lubić. Aczkolwiek chyba tutaj te zakręty tak są odbudowane. Tutaj nie wylecimy jak przy walce z bossem. No ale jaka dupa kanion, nie. Kina nie lubić kanion, kina lamić kanion. No. Aaa, fuck. Ale tu się standardowo tak kończy, tak że się tu moim fakanion, że tak powiem, nie przejmujcie, bo to naprawdę jest u mnie standardowe. Jeżeli o kanion chodzi. Jep. Aaa, tego się nie spodziewałam. O, akurat mi się vlog wykonwertował, zaraz zaczniemy wrzucać, jak odpalę na stacjonarce rendering tego. Jeszcze mam nadzieję, że dzisiaj dwa filmy wam się spodobają. Oczywiście mam nadzieję, że oglądaliście... Kurwa, nie ten przycisk. Że oglądaliście vloga. A jak nie, to się oglądać vloga. I już. Zium. Ciśniemy, ciśniemy.
Nie no, jest na razie okej. Jest powiedzmy jeszcze okej. Dobra. Słuchajcie, tego Need for Speed'a wyrenderuję w jeszcze troszkę inny sposób. Mam nadzieję, że będzie on okej. No ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki. No i już kończymy, także... Na pełnej pizdzie, 140 piz na budziku. Skończyliśmy ten wyścig, także ja wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Już was zapraszam na następny, nie wiem kiedy. A teraz... Kolejny filmik? Oczywiście, że kolejny filmik. Także jeszcze sobie ten filmik obejrzymy. Hej, Kenny. Chętnie się twoją zaopiekuję. Dobra, no nic, misiaczki. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was z kina. Trzymajcie się. Cześć.